Czy trudno być gwiazdą? Pytanie skomplikowane, ale odpowiem krótko. Trudno. Trudno z wielu powodów. Trudno ze względu na zadanie, jakie się spełnia. Mówię o zawodzie moim w tej chwili. Również trudno być gwiazdą w życiu prywatnym. Sprawdzanie się na scenie za każdym razem. Bo przecież publiczność, która przychodzi na moje przedstawienie, oczekuje zawsze najlepszego poziomu tego przedstawienia. Poza tym czysto kobiece sprawy. Jak się ubrać, jak się zaprezentować mojej publiczności. Chodzenie po różnych butikach, wyszukiwanie garderoby, przesiadywanie u fryzjera. Więc to są te, powiedzmy, trudności związane z moim zawodem. Teresa Żylis-Gara, jedna z najsławniejszych śpiewaczek operowych naszych czasów. Jej bogaty życiorys artystyczny przywodzi na myśl legendarne kariery dawniejszych polskich gwiazd. Artystek tej miary, co Marcelina Semrań-Kochańska, Salomea Pruszelnicka czy Ada Sari. Metropolitan Opera House w Nowym Jorku, Mediolańska La Scala, Opera Wiedeńska i Paryska, Covent Garden Opera w Londynie, teatry w Rzymie, Chicago, Wenecji, Barcelonie, Genewie, San Francisco, Monachium, Hamburgu, festiwale w Salzburgu i Orange to tylko najgłośniejsze punkty na mapie podróży artystycznych polskiej śpiewaczki Teresy Żylis-Gary. Repertuar jej obejmuje kilkadziesiąt czołowych ról w dziełach Monteverdiego, Mozarta, Massneta, Gounoda, Verdiego, Pucciniego i Ryszarda Straussa. Partnerowali jej na scenie najznakomitsi współcześni śpiewacy. Spektaklami z jej udziałem dyrygowali prawdziwi mistrzowie batuty na czele z Herbertem von Karajanem. A co pani nam dzisiaj zaśpiewa? Zaśpiewam arie operowe włoskie, które są jednocześnie moimi ulubionymi. Tosca, Manon Lescaut, Butterfly, Troubadour i Otello.